Hej, czołem. Dzisiaj film dotyczący dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Wiem, że wiele osób chciało taki film, bo temat jest generalnie na topie. Wiele osób już poszło, niektórzy się wybierają gdzieś tam, myślą o tym, żeby się udać do, do tej dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. No i dzisiaj, sobie na ten temat kilka słów powiemy, jak to mniej więcej wygląda i czego można się spodziewać. No ale zanim przejdziemy do, do tego, do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, to parę słów o tym, jakie, jaka służba w tej chwili występuje w Polsce. To akurat posłużę się tutaj ściągawką z ustawy o obronie ojczyzny, czyli najnowszej ustawy, jaka weszła. Rozróżniamy służbę wojskową, taką zasadniczą służbę wojskową. Terytorialną służbę wojskową, służbę w aktywnej rezerwie bądź pasywnej rezerwie, nie będziemy tych tematów w ogóle dzisiaj rozwijać, tylko tak dla informacji, zawodową służbę wojskową i służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. I teraz tak, jest yy, zasadnicza służba wojskowa. I teraz niespodzianka, bo niektórzy myślą, że obowiązkowej służby nie ma. Tak naprawdę obowiązkowa służba zasadnicza jest, istnieje. Dlatego jest podział zasadniczej służby, wojskowo, zasadniczej służby wojskowej na dobrowolną i obowiązkową. Tylko że teraz tak, obowiązkowa na razie nie funkcjonuje, jest teraz dobrowolna. Armia stara się stara się poradzić sobie z z, tą, z tymi ochotnikami, którzy, jakby nie patrzeć, chętnie wstępują do tej dobrowolnej służby wojskowej. A e, czy e, obowiązkowa służba będzie, no to może być, bo ona, ona nie zniknęła. Ona jest w ustawie tej najnowszej i ją biorą pod uwagę. Jeżeli ta dobrowolność nie wypali, to myślę, że jeżeli będzie trzeba utworzyć tą 300-tysięczną armię wojskową, no to będzie trzeba uruchomić obowiązkową służbę zasadniczą i z czym to się wiąże? Ci co teraz idą na, na dobrowolną służbę, to będą mieli spokój. Oni sobie ogarną temat 12 miesięcy swoje zrobią. A później ci, co załóżmy są przeciwnikami wojska, co nie chcą iść do wojska, co mówią fajnie jest, że jest dobrowolna, ci, co chcą, niech sobie idą, ja sobie siedzę, mam swoje sprawy, no to mogą się zdziwić, bo obowiązkowa służba może być przywrócona o tak, styknięcie palca, prezydent wydaje rozporządzenie i tak jak w czasie epidemii były wprowadzane rozporządzenia że tutaj możesz wchodzić do lasu, nie możesz wchodzić do lasu, bo tam wiewiórki Cię zarażą jakąś tam dziwną chorobą, nie? Albo możesz wchodzić na cmentarz, albo nie możesz wchodzić na cmentarz. No to teraz tak samo prezydent Pach robi tak, wypisuje rozporządzenie, da, ba, wprowadzamy e, obowiązkową służbę e, zasadniczą i tylko czekasz na bilet i fajnie było, że mnie to ominęło, ale już mnie nie ominie. Tak, taka, taka moja dygresja, nie będę tego już dalej rozwijał, tylko pozostanie czekać na powołanie, tak? A teraz przechodzimy już do y, dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I co jest? Co jest w tej służbie? Może tak, y, zanim powiem, jak to wszystko wygląda, mniej więcej, bo y, dużo osób wie, jak to mniej więcej wygląda. Powiem, co jest złe w tej dobrowolnej służbie wojskowej. Cała ta dobrowolność jest zła z jednej strony, a dlaczego jest zła? No to. Mm, Dlatego, że tutaj przełożeni wymagają od żołnierzy zawodowych, od dowódcy kompanii, dowódcy plutonu, dowódców drużyn, całej kadry, która będzie szkolić tą dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, wymagają tego, żeby się obchodzić z żołnierzami jak z jajkiem, dosłownie jak z jajkiem. I, i teraz zaraz podam. Kilka przykładów z autopsji, bo byłem dowódcą kompanii na służbie przygotowawczej. Teraz już tej służby przygotowawczej nie ma, bo już wcześniej wymieniłem, jakie są według nowej ustawy służby. Służby przygotowawczej nie ma. Także jeżeli chcecie zostać żołnierzem zawodowym, to najpierw dobrowolna i z dobrowolnej się wbijacie w zawodową. Tak pokrótce, ale wracając do tego, dlaczego z żołnierzem trzeba się obchodzić jak z jajkiem, bo to jest dobrowolne, bo nikt nie chce teraz, żeby jeżeli żołnierz dobrowolnie przyszedł do armii, to nikt nie chce, żeby on się poczuł w tej armii źle, żeby mu się nie spodobało czasami i żeby on zrezygnował. Bo on tam zawsze pisze dlaczego rezygnuje, może napisać, że dziękuję do widzenia z tego powodu, że mi się nie podobało, bo ktoś tam na mnie krzyczał, nie? I on tak może sobie napisać i wtedy są naciski z góry, żeby było ładnie, pięknie i żeby tych żołnierzy głaskać. A w jaki sposób się żołnierzy głaska? to już mówię. Byłem dowódcą kompanii na służbie przygotowawczej i była taka sytuacja. Szkolenie zgodnie z programem kapral dostał z Nienacka, że tak powiem, ja dostałem z informację, że jakiś kapral będzie karany za to, że się z kimś tam znęca. Że, że, że coś jest tam regulaminowo i że będzie odsunięty z, z dowódcy drużyny i wraca na swoją macierzystą, na swój macierzysty pododdział. No bo te w zawodowym wojsku ta służba przygotowawcza tak w trące nie jest tak, że nagle żołnierze czekają zawodowi, czekają aż przyjdzie, przyjdą żołnierze do szkolenia i wtedy ich szkolą. Nie, każdy jest na kompanii zawodowej, gdzie jest normalnie cały pododdział, a jak przychodzi, przychodzą żołnierze do szkolenia, to się po prostu im drugi etat dorzuca i jestem. Załóżmy, ja jako dowódca kompanii dowodzę jedną kompanią zawodową, i drugą kompanią sobie dowodzę tą w tej chwili dobrowolną, że tak powiem. I tak samo jest z dowódcami, z dowódcami drużyn. Oni są po prostu oddelegowani, tam jest ich jedna robota, tu jest ich druga robota, i tak sobie to trzeba jakoś dzielić. I tak, kompania zawodowa kuleje, bo nie ma bo są żołnierze zabrani zawodowi do szkolenia ochotników i tak to wygląda. No ale wracamy do tego kaprala, czy tam plutonowego, który dowódcy drużyny, który tam został posądzony, o to, że, że się znęca. Akurat miał był pluton kobiet na tej kompanii służby przygotowawczej, którą dowodziłem. I tam jednej kobicie się nie spodobało, że jakieś tam idzie na zajęcia, musi nosić ciężki hełm, ciężki, ciężkie oporządzenie, jakieś tam broń. Czasami się trzeba przebiec, czasami przeczołgać, czasami, kurde, coś tam innego zrobić, bo wiadomo, taktyka, wiadomo, strzelanie. No to to nie jest, na zwłaszcza w tym okresie takiej służby, tego szkolenia podstawowego, to nie jest takie łatwe. Tam jest troszkę no troszkę no dużo jest takiego wysiłku fizycznego, jakiejś pani się nie spodobało, wykonała telefon, memory five, wujku, dziadku, tatusiu, połóż, bo on się nade mną znęca. No i w konsekwencji okazało się tak, że tego podoficera nie skarano, bo powiedziałem, że nie ma podstawy, żeby go karać. Zresztą on był moim bezpośrednim podwładnym na macierzystej kompanii i wiedziałem, że to nie jest jakiś patol, który będzie się nad kimś znęcał, tylko... Wszystko robił zgodnie z konspektem, zgodnie z programem szkolenia. Skoro program szkolenia mówi, że będziemy się czołgać, że będziemy biegać, że będziemy, nie wiem, dziwne rzeczy robić i kopać i to kobicie się nie spodobało i kaprala odsunęli. Fakt, że już go w końcu nie skarali, bo nie było podstaw, ale odsunęli go, żeby dziewczynki miały fajnie. No ale to jest tylko jedna kobitka na ten cały, załóżmy pluton kobiet się taka trafiła, że jej się coś tam nie podobało. No ale ja wiem, czy to dla niego kara była. Chyba, chyba dobrze mu zrobili, bo wrócił na swój macierzysty pododdział do swojej roboty. Ja bo po tym całym zajściu też wyszedłem przed ten pluton kobiet i mówię tak: Dziewczynki kochane, tutaj jest program szkolenia. Zobaczcie sobie, to nie jest jakieś tajne. można sobie zerknąć, co będziecie robiły przez ten cały okres szkolenia podstawowego, aż do przysięgi. Możecie sobie zerknąć, jakie są tematy i możecie już teraz zrezygnować. A jeżeli nie, no to ja mówię: ja i tak będę prowadził zajęcia zgodnie z programem. I tak będziecie musiały biegać, czołgać, strzelać, tam inne fikołki robić. A jak wam się nie podoba, to już teraz dzwoncie do, do kogoś, do wujków, dziadków i mnie podpierdzielcie. Dla mnie to jest na rękę. Dowódca mi odsunie i wracam na swój pododdział macierzysty. Dowodzę swoją kompanią i tyle. Nie, nie robię podwójnej roboty, bo ja i tak pieniędzy nie biorę za to, że jestem dowódcą kompanii szkolnej. Tak? Ja i tak za to pieniędzy nie biorę. To żadne wyróżnienie dla mnie nie jest. Nie? No niestety nie zadzwoniły i musiałem się męczyć i tam tą komponiką dowodzić. Druga sprawa jest taka, że odnośnie tego traktowania jak jajko, nie? Bo y, są jakieś tam wiadomo, idziesz na, tą, y, na ten miesiąc szkolenia podstawowego, jesteś skoszarowany i. Jakieś tam są porządki, jakieś tam ścielenie łóżek, wszystkie buty równaj w prawo, wszystkie te ubranka trzeba ładnie tam złożyć do szafeczki. Jak to się mówi w wojsku, chujowo, ale jednakowo. No i to miało być chujowo, ale jednakowo. I jak się mówi jednemu, drugiemu, trzeciemu żołnierzowi, że jak wychodzisz na zajęcia, na apel, wychodzisz spod oddziału, musisz izbę żołnierską zostawić. Taki sposób, każda ma wyglądać jednakowo. A nie, jakieś tam ładowareczki porozwalane, jakieś tam kubeczki na parapetach, coś tam jeszcze, nie? No to co się wtedy robi? Jaki raz nie dociera do żołnierza, drugi raz nie dociera do żołnierza słowo mówione, no to się robi wtedy słowo fizyczne. No to kurna, nie, nie pamiętam, czy to akurat z szefem, czy, czy z jakimś tam żołnierzem z nadzoru zawodowym. Mówię, no, no co, wozy wspiołować, wozy, nie? co oznacza spionować wozy, tak w trące, wóz to jest w yy, wojsku łóżko, tak, no tak yy, i jak spionować wóz, czyli podnieść to łóżko do pionu, to wszystko wtedy, to co jest na łóżeczku opada w dół, żołnierz jak przychodzi z zajęć, to wtedy jest zaskoczony, ma troszkę roboty i musi to posprzątać, no niby nic strasznego, dopiero później się dowiedziałem, że to yy, już nie funkcjonuje w wojsku pionowanie wozów, bo to jest jakieś tam znęcanie się nad żołnierzami podobno, nie, no, ale no, nic tam w konsekwencji z tego w, w sumie nie było. No, ale okej, okay, nie. I tak to wygląda. Takie, takie dwie przykładowe sytuacje, jeżeli chodzi o zacskanie się z żołnierzami. Dobra, wracając do tej. Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Mówimy o faktach, trwa 12 miesięcy maksymalnie, maksymalnie 12 miesięcy. Pierwsze 28 dni to jest to szkolenie podstawowe, które kończy się przysięgą i tam właśnie jesteście skoszarowani i dla każdego żołnierza bez względu na to jaką specjalizację później ma to szkolenie podstawowe jest takie same albo bardzo zbliżone do siebie, uczy się praktycznie na tym szkoleniu podstawowym podstawowym tego samego, dopiero to jest szkolenie specjalistyczne, które trwa 11 miesięcy do 11 miesięcy, bo w zależności od specjalności, jedna specjalizacja będzie wymagała, że będzie trwało to krócej, druga, że dłużej. I, i tak to i tak to wygląda. I słuchajcie, odnośnie tych specjalizacji, najpierw Wiadomo, żeby się dostać do tego wojska, idziecie sobie krokiem defiladowym. Machacie rączką ładnie z przytupem do Wojskowego Centrum Rekrutacji. Nie, Tam jest siedzi pani pan, daje wam wniosek do uzupełnienia. Uzupełniacie wniosek, imię, nazwisko, te tam podstawowe dane i piszecie, w jakiej jednostce byście chcieli odbyć tą dobrowolną służbę wojskową, no ale niekoniecznie tam, gdzie byście chcieli. Tam pójdziecie, bo z różnych względów tam może nie być miejsca, albo ta jednostka akurat nie prowadzi y, takiego szkolenia i dla potrzeb sił zbrojnych możecie trafić gdziekolwiek indziej, możecie się na to zgodzić, możecie się nie zgodzić, tylko tutaj jest taka mała uwaga, bo wiele osób y, załóżmy, idziesz do wojska i chciałbyś być, nie wiem, y, kierowcą czołgu. Albo w ogóle ogólnie, czołgistą, tak, a drugi by chciał być kucharzem, trzeci by chciał być artylerzystą, czwarty y y chemikiem czy tam jakimś innym żołnierzem. Jest dużo specjalizacji, tak. Y y I tak, idziecie do jednostki, macie szkolenie podstawowe, później się okazuje, że szkolenie specjalistyczne będzie w jakiejś innej y dziedzinie niż byście chcieli później trafić, bo. Ludzie sobie myślą w ten sposób, nie? Fajnie, mieszkam sobie w miejscowości X, tu jest jednostka, zrobię sobie e, tą dobrowolną służbę e, wojskową, i później sobie przyjdę do tej jednostki. Tylko, że jeżeli dadzą ci specjalizację, załóżmy e, piechota zmechanizowana, piechota zmotoryzowana, piechota górska, no to jeżeli się okaże, że ta jednostka to koło Ciebie, co jest w Twojej miejscowości czy, tutaj, czy tam blisko Ciebie jest to załóżmy pułk przeciwlotniczy to z taką specjalizacją no nie wezmą Cię do tego pułku, speca... pułku przeciwlotniczego no bo tam nie ma takich potrzeb, takich etatów jak i ty ma, jaką Ty masz specjalizację i każdy się dziwi później, że no zrobiłem tą dobrowolną służbę no i nie chcą mnie przyjąć chcą Cię przyjąć tylko, że nie tam, gdzie ty chcesz. Tylko musisz załóżmy 300 km pokonać, albo więcej, żeby sobie do jakiejś jednostki i służyć, bo taką masz specjalizację. No ale tutaj jest na pocieszenie fakt taki, że po. Odbyciu tych 28 dni szkolenia podstawowego po złożeniu przysięgi wojskowej, możesz zrezygnować, przechodzisz do rezerwy i w ciągu, 3 lata, w ciągu 3 lat możesz sobie wrócić i próbować sobie jakąś inną specjalizację zrobić niż została Ci narzucona w danej, w danej jednostce. I tak to wygląda. Dalej lecimy. Dobra. Poszliście do WCR-u, dostaliście wniosek do wypełnienia, że chcecie iść tu i tu, dostaniecie skierowanie na komisję lekarską i na badania psychologiczne. Od razu mówię, że ja tam nie jestem lekarzem. Jeżeli pytacie się mnie, czy z, tak, z takim, a takim schorzeniem dostanę się do wojska, nie wiem. W wojsku się różne rzeczy dzieją i nic mnie nie zdziwi. Także. Yy, Idźcie na tą komisję lekarską, niech was, was lekarz określi, czy, czy z, daną, z danym schorzeniem, może lekarz tego nie wykryje, tak? tego danego schorzenia, które macie, jakieś tam, już, już pomijam, jakie to ma schorzenia, bo, bo różne są pytania, czy z taką chorobą dam radę, czy z taką chorobą dam radę przejść. Komisja lekarska to oceni, jeżeli komisja to lekarska oceni, dostajecie powołanie do danej jednostki i idziecie wtedy do, do jednostki. Jak wygląda szkolenie? Szkolenie yy, te podstawowe w ciągu tych 28-28 dni szkolenia do, do przysięgi. Yy, szkolenie trwa od 6 godziny, od 6 rano do 22, praktycznie są zmiany, bo czasem są zajęcia nocne. Czasem popołudniowe, znaczy popołudniowe zawsze są, ale czasem zajęcia nocne coś się przedłuży powyżej 22 godziny, ale wtedy możecie sobie dłużej odespać. Te 8 godzin snu każdy żołnierz powinien mieć. I, i tak to wygląda. No i oczywiście. Szkolenie to jest przeważnie 7 godzin lekcyjnych po 45 minut. Tam powinny być jakieś przerwy, ale to się w sumie wszystko łączy i wygląda to tak, że jak wstajecie o godzinie 6, no to toaleta poranna, rozruch fizyczny, apel, później 7 godzin szkolenia, później znowu apel popołudniowy, jakiś obiad, i po południu są do, do przysięgi. Praktycznie macie e, naukę. Kroku defiladowego, czyli musztrę. No i sobie tam dreptacie, tak, żeby jak pan generał przyjedzie, jak będzie patrzał na przysiędę, czy ładnie idziecie, to żeby każdy ładnie szedł i trzymał ten krok, a nie na misia. A jak się chodzi na misia, no to już nie będę tłumaczył. Zrozumiecie, jak pójdziecie, a ci co byli, to rozumieją. Czego z rozsądnych takich rzeczy się nauczycie? Na początku, na tym szkoleniu podstawowym, no jest teoria, dużo teorii. I teoretycznie będą Was tam informować, jak wygląda zasady BHP, jakieś rzeczy prawne. Teoretycznie regulaminy: kto jest przełożonym, kto jest starszym, jak wygląda życie w jednostce i jak, jak wygląda postępowanie dyscyplinarne, droga służbowa itd. i tak dalej. Ochrona środowiska nawet nie jest. Szkolenie strzeleckie też na początku teoria, no bo trzeba poznać teorię strzału, jak ta broń funkcjonuje, jak współdziałanie tych wszystkich mechanizmów, jak to działa, jak to się dzieje, że pocisk trafia do celu i tak dalej, i tak dalej. A później już po tygodniu załóżmy, może szybciej, zaczyna się coraz więcej tego praktycznego działania, coraz więcej działania w terenie, taktyka, szkolenie strzeleckie, no to tam już jest... Tam jest wtrysk i tam już trzeba troszkę działać. Trzeba się troszkę pomęczyć. No Na taktyce wiadomo bieganie, czołganie się, schylanie i, i unikanie y, pocisków przeciwnika. Tak pokrótce, tak pół żartem, pół serio. Nie? Szkolenie strzeleckie, nie tylko strzelanie, ale też y, obsługa, obsługa granatów. Czy tam y, całkiem możliwe, że będziecie mieli Rzut granatem bojowym, takim prawdziwym, że można upuścić pod nogę i wypierdzielić człowieka do góry, nie? No ale to się nie martwcie, tam zawsze czuwa dowódca kompanii, prowadzi takie zajęcia, no i on nie dopuści do tego, żebyście opuścili ten granat pod nogi ze stresu, bo też jego też wyrzucili pod niebiosa, nie? Dlatego to się tak, tak robi, żeby każdy przeżył. Także nie ma co się martwić. Szkolenie inżynieryjno-saperskie. Szkolenie inżynieryjno-saperskie można podzielić na dwie rzeczy: na szkolenie inżynieryjne, czyli będziecie inżynierami, czyli weźmiecie łapkę, łopatkę i sobie wykopiecie ładny dołek. No, czyli yy, przygotowanie postawy strzeleckiej leżąc. No, i to są najlepsze zajęcia, które generalnie każdy podoficer zgłasza się pierwszy. Bo ja chcę takie coś poprowadzić, bo będzie fajnie, nie? Bo to polega na tej, na tej zasadzie, że tak wcześniej przygotowany jest okop do postawy strzeleckiej, leżąc, przygodzi kapral, czy tam inny podoficer w starszym stopniem i mówi: Tak, to wygląda, tak ma być ładnie. A później włącza tylko stoper, i macie wykonać taki sam okop, leżąc. Oczywiście nie będziecie stali, bo was ktoś postrzeli w er, tam gdzieś tam jakiś przeciwnik, w oddali strzeli Was i, i co będzie. I tak wszyscy należąco w, hełm, w hełmie uważać, żeby broni nie zgubić, nie przysypać gdzieś i tak sobie łopatką sobie grzebiecie, taką malutką, wiadomo, nie? Żeby nie było za łatwo. Dlatego warto iść na y, takie na dobrowolną służbę zasadniczą. Warto iść y, w okresie wiosenno-letnio jesiennym, a nie zimowym, bo jak dopierdzieli mrozu, no to będzie szkół tam i czas będzie gorszy, dostaniesz jaką tam gorszą ocenę i będzie się generalnie gorzej. No ale no, przynajmniej będzie ciepło, bo się rozruszacie tam machając tą opadką, nie? Także tak. no i szkolenie zaperskie, yy, to na przykład ustawianie i unieszkodliwianie miny, jakieś tam zapalniki lądowe, także ogólnie wesoło, nie? Ogólnie wesoło. I co mamy dalej? Też Obrona przed bronią masowego rażenia, taka, taka dyscyplina, czy powszechna obrona przeciwlotnicza, no to obrona przed bronią masowego rażenia to. Nie wiem, jak jest teraz, bo kiedyś jeszcze było te OP1 i bardzo długo funkcjonowało to przebieranie się w te gumowe takie stroje na czas. Teraz jest EFOO i nie wiem, czy czas całkowicie już OP1, już całkowicie to wyszło. Mam nadzieję, że wyszło. Dajcie znać najlepiej w komentarzach, czy jeszcze gdzieś na, na jakiejś jednostce OP-1 funkcjonuje i kogoś tam jeszcze z, ty, z, ty, z, ty, z tego gówna męczą. Obrona przeciwzrodnicza to wiadomo te wszystkie zapory ogniowe, które tam się strzela do lecącego przeciwnika pochyłą pionową. Takie tam ciekawe rzeczy, nie? Oczywiście na placu apelowym musztra, oddawanie honorów. Musztra zespołowa. Jak zrobić w lewo zwrot, jak zrobić w prawo zwrot, jak wystąpić z szyku, jak wstąpić do szyku i tak dalej, i tak dalej. No i wychowanie fizyczne i szkolenie medyczne. Wychowanie fizyczne, no to normalnie idziecie na halę sportową, czy tam na świeżym powietrzu, w stroju sportowym sobie coś tam wykonujecie, jakieś ćwiczenia jest chyba funkcjonuje nadal. Walka w bliskim kontakcie, no ta walka w bliskim kontakcie niestety w wielu jednostkach kuleje, no bo kto miałby ją prowadzić, skoro nie ma instruktorów, nikt nie jarzy tej walki w bliskim kontakcie, także no może akurat komuś tam z Was się udało trafić na dobrego instruktora, który coś tam umiał, coś pokazał, a ci, co idą, to też nie liczyłbym na to, że traficie na jakiegoś instruktora, bo nie ma tych instruktorów w wojsku. Jeżeli chodzi o walkę w bliskim kontakcie. Jak ktoś myśli, że się nauczy walczyć, no to raczej nie, niestety, szkolenie medyczne też potrzebne, bo nauczycie się podstaw ratowania życia, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ewakuacji, żołnierza z pola walki różnymi sposobami. Także. Nawet na szkoleniu medycznym można się zmęczyć. No i tak, później szkolenie specjalistyczne po przysiędze. Po przysiędze macie szkolenie spe specjalistyczne i tutaj macie, jeżeli chodzi o y, praktykę, dwie opcje. Albo y, możecie z tego co wiem, y, spać sobie gdzieś tam, wynająć. Y, Mieszkanie albo we własnym mieszkaniu, że macie blisko do jednostki, i przychodzicie sobie normalnie na szkolenie specjalistyczne. Z tego co wiem, odbywa się to z żołnierzami zawodowymi. I jak, jeżeli nie, no to dajcie znać oczywiście w komentarzach i się szkolicie w, te, w takiej specjalności, jaką, jaką, jaką dostaliście. Druga opcja, jeżeli chodzi o takie techniczne podejście, no to możecie też e, spać na jednostce. I mieć wyżywienie, jeżeli nie macie gdzie, gdzie spać, no to y, wtedy jednostka musi Wam zapewnić y, lokum jakieś, tak? No tylko to jest taka kwestia, że no, jak wyjdziecie z jednostki i chcecie sobie dziabnąć browara, browar, czy coś, no to wiadomo, że jak będziecie wracać y, z powrotem y, na kwaterę, która jest w jednostce. No, to oczywiście oficer dyżurny czy podoficer dyżurny was przedmucha. Jeżeli jesteście pod wpływem, no to jest lipa, nie? No to z tym, z tym trzeba się liczyć. Co jest jeszcze ważne, jeżeli zrezygnujesz, jeżeli zrezygnujesz, bo w każdej chwili możesz zrezygnować, nie? Jeżeli zrezygnujesz w pierwszym miesiącu przed przysięgą, to jesteś po prostu przeniesiony do rezerwy. Jeżeli po przysiędze zrezygnujesz, to jesteś albo przeniesiony do rezerwy, ale masz też opcję na swój wniosek. Piszesz wniosek, że chcesz być na przykład iść do wojsk obrony terytorialnej. Taka jest też możliwość. Jeżeli skończyłeś całe szkolenie, czyli szkolenie podstawowe, szkolenie specjalistyczne, no to wtedy. Możesz ubiegać się o to, żeby iść od razu na zawodowego, wnioskujesz o taki, taki przydział albo do obrony terytorialnej, a jeżeli ci się nie spodobało, to wtedy do rezerwy. Mam nadzieję, że, troszkę, że się czegoś dowiedzieliście więcej niż do tej pory wiedzieliście. Jeżeli tak, dajcie łapę w górę, zostawcie komentarz taktyczny dla zasięgów i subskrybujcie. Będziecie na bieżąco również z innymi materiałami. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Także dzięki, cześć i czołem.